Witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak za darmo uzyskać pełen dostęp do zamkniętej bety w grze Rainbow Six Siege. Jak widzicie, firma Nvidia połączyła się z firmą Uplay. Dogadali się, aby każdy, kto chce, mógł wypróbować sobie grę Rainbow Six Siege. Aby otrzymać nasz darmowy klucz do zamkniętej wersji beta, będziemy potrzebowali konta Uplay, aktywnej poczty internetowej i lecimy. Link do strony, na której będziecie mogli otrzymać klucz, dam w opisie. Gdy jesteśmy już na tej stronie, zjeżdżamy na dół, klikamy zdobądź swój kod. Podajemy swoją datę urodzin. Robimy kontynuuj. Jak widzicie, po wpisaniu naszej daty urodzin oznajmia nam, że otrzymamy dostęp do bety Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Akceptujemy warunki i klikamy kontynuuj. Następnie musimy wypełnić dodatkowe informacje o nas. Więc tak. Po wypełnieniu dodatkowych informacji o nas oraz podaniu adresu e-mail, na który przyjdzie nasz klucz, który umożliwi nam dostęp do wersji beta, klikamy przycisk realizuj. Jak można zauważyć, ja już to zrobiłem i mój kod został już wykorzystany, ale jeżeli Wy to zrobicie, będziecie mieli na Waszą pocztę internetową przyjdzie wiadomość od Nvidia, w której będzie znajdował się Wasz unikalny kod do wersji beta. Kopiujecie go, wchodzicie na główną stronę podaną w moim opisie pod filmikiem, klikacie, zjeżdżacie na dół i klikacie odwiedź witrynę Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Następnie przekierowuję Was na oficjalną stronę Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Następnie macie informację, że beta zacznie się 24 września 2015 roku. Kod możecie wykorzystać na Xbox One, PlayStation 4 albo PC. Gdy skopiowaliście swój kod i przyszliście do tej strony, klikacie zrealizuj swój kod. Następnie musicie wybrać, na jaką platformę chcecie, aby działa Wam beta. W moim przypadku było to PC. Następnie wklejacie, przed tym wklejeniem wyskoczy Wam jeszcze komunikat, że proszę zalogować się za pomocą swojego konta Uplay. Jeżeli nie posiadacie konta Uplay, wystarczy założyć konto. Po zalogowaniu się wklejacie kod w to miejsce, klikacie prześlij i strona przeskoczy Wam o jedną dalej i będzie pisało, że uzyskaliście dostęp do zamkniętej wersji beta. Ja już Wam tego nie mogę niestety pokazać, bo ja swój kod wykorzystałem na tej stronie. I będzie komunikat, że jeżeli beta będzie już dla Was dostępna, przyjdzie Wam wiadomość e-mail na Waszą skrzynkę odbiorczą, które będzie wiadomość będzie zawierała informacje o tym, że możecie zalogować się na swojego Uplaya, który jest zainstalowany na komputerze i pobrać zamknięty dostęp do bety Rainbow Six Siege. To wszystko.